Słuchasz Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Tematem dzisiejszego odcinka jest moda na sport i moda w sporcie. A moim wysportowanym gościem Sylwia Sobota, dwukrotna mistrzyni Polski bikini fitness i aktywna mama. Posłuchaj, jak zyskać motywację i cierpliwość do ćwiczeń. Korzystając z okazji, zachęcam Cię do subskrypcji naszego podcastu oraz newslettera o obuwie, gdzie znajdziesz informacje o promocjach. Zapraszam! Cześć Sylwio, witam Cię i modowo, i sportowo w podcaście Fashion Express. W ramach przygotowania do naszej rozmowy odbyłam jeden z Twoich wspaniałych treningów, turbo spalanie. Myślę więc, że mam już dość energii, aby wypytać Cię o Twoją pasję. Jak czytam na Twojej stronie, zaczęłaś być fit, zanim jeszcze pojawił się na to trend. Skąd to zamiłowanie do sportu? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich, Ciebie. Moje zamiłowanie do sportu tak naprawdę wzięło się od bardzo dawna. Jak miałam 11-12 lat, zaczęłam trenować judo. Ale jeszcze przed tym, zanim zaczęłam trenować to judo, to zawsze byłam po prostu takim typem, bo od początku człowieka aktywnym, jak już jako dziecko, byłam taka bardzo aktywna. No i tak zaczęłam trenować to judo, bardzo lubiłam WF i powiem Ci, że ćwicząc na WF-ie wiedziałam, że ja chcę to w życiu robić, że ja chcę iść na WF, ja chcę być jak moja pani nauczyciel WF-u, chcę być taka wysportowana i generalnie tak cały czas dążyłam do tego, jak składałam papiery na studia, to nie składałam na żadne inne oprócz AWF, bo od początku wiedziałam, że to jest mój życiowy cel, że ja chcę po prostu studiować na AWF-ie, chcę iść w tym kierunku, chcę być instruktorem fitness i tak naprawdę no, zaczęło się to już w dzieciństwie, ale tak ukształtowało mnie właśnie judo, uczęszczanie na zajęcia judo, z czego się bardzo cieszę, bo myślę, że akurat ten sport no, bardzo kształtuje w wielu zakresach. Pewnie charakter również, nie tylko sylwetkę. Tak, dokładnie, dokładnie. A wciąż ćwiczysz judo? Judo nie ćwiczę już. Trenowałam jeszcze, jak studiowałam na AWF-ie, no bo jeszcze to dawało mi możliwość zdobycia jakiegoś stypendium sportowego, tak zwanego IOS-a, które też ułatwiało studiowanie, także jeszcze na studiach tak. Na studiach też robiłam instruktora sportu judo, a później już po prostu no, przestałam, że tak powiem. Rzadko ktoś jest aż tak pewny co do wyboru studiów, jak mówisz, że składałaś tylko na jeden kierunek. Tak, tak, tylko wyłącznie na jeden kierunek i tak naprawdę na jedną uczelnię, na AWF Katowice. I jakoś tak stwierdziłam, że no, na pewno się dostanę. No tak, skoro to była prawdziwa pasja, to nie miałaś wątpliwości. Dokładnie. Chciałabym Cię podpytać, jak w ogóle znaleźć taką motywację do zmian? Bo wiem, że to jedno z najbanalniejszych pytań, ale mimo wszystko wciąż szukamy na nie odpowiedzi. No myślę, że jest to pytanie banalne, ale tak jak mówisz, no jest, z drugiej strony jest to trudne. Tak, łatwo zapytać, gorzej znaleźć tą odpowiedź, jeszcze się do niej zastosować. Dokładnie, mi się wydaje, że przede wszystkim ludzie, jak już sobie założą jakiś cel, to często ten cel nie jest realny. I często się tym demotywujemy, bo po prostu stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania. Moim zdaniem najlepiej zakładać sobie po prostu realny cel i robić to, co się lubi. Czyli jak chcemy jakieś zmiany, jakieś, żeby ta motywacja utrzymywała się dłużej, to robić coś, co sprawia nam przyjemność. To nie oznacza to, że nagle wprowadzamy dietę, gdzie chodzimy głodni, trenujemy coś, co w ogóle nam nie sprawia przyjemności. Absolutnie nie. To małymi kroczkami tak samo możemy się zainspirować, choćby ja prowadzę taki profil, możemy się zainspirować daną osobą, ale jak czujemy, że na przykład ta osoba nas już nie motywuje, nas demotywuje, bo ona robi tyle, a ja po prostu wpadam w kryzys i ja tego nie potrafię. Tak też nie możemy do tego podchodzić. Patrzeć sobie na swoje możliwości, na to, żeby czerpać z tego wszystkiego przede wszystkim satysfakcję. Często chcemy uzyskać te jak najlepsze efekty jak najmniejszym kosztem. Jest problem z cierpliwością. Tak, z cierpliwością i właśnie stawiam sobie po prostu zbyt wysokie wymagania i to zamiast motywacji mamy demotywację, bo mi się dzisiaj to nie udało, mi się dzisiaj to nie udało i później jest dużo takich rzeczy, które się nakładają. I ja myślę, że teraz takie social media no, są fajną sprawą, bo ja też sobie obserwuję różne osoby i czasem jak mi się nie chce, to sobie myślę, kurczę, ona to zrobiła, a ma tyle obowiązków, to w sumie dlaczego ja bym miała nie dać rady? I uważam, że
mamy bardzo łatwy teraz dostęp do tego wszystkiego na wyciągnięcie dosłownie ręki. No, każdy ma internet w telefonie, odpalamy i w sumie może sobie każdy wejść na jakiś trening darmowy, nawet nie musi za to płacić. Chociaż ja zauważyłam, że jak się zapłaci za coś, to jednak to nas troszkę bardziej motywuje. Tak, tak, skoro już zapłacone, to trzeba ćwiczyć. Coś w tym jest. No, ale tak realnie odpowiadając na pytanie, jak znaleźć sobie motywację, to jak dla mnie znaleźć sobie po prostu realny cel taki i robić po prostu to, co się lubi. Jak wprowadzamy jakąś dietę, to jeść to, co się lubi. Wiadomo, musimy też w pewnym momencie wyjść poza strefę swojego komfortu, ale stawiać sobie po prostu takie realne cele. Jesteś dwukrotną mistrzynią Polski Bikini Fitness. Ciężko wywalczyć tak zaszczytny tytuł? Jest duża konkurencja? No nie będę ukrywać, że było to łatwe, no bo nie było. To na pewno, jeżeli chodzi o bikini fitness, tutaj jest bardzo duży reżim dietetyczny, bardzo duży reżim treningowy i naprawdę trzeba dużej motywacji do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza jeżeli się normalnie pracuje, normalnie się funkcjonuje, nie robi się tylko i wyłącznie tego, to wymaga to od człowieka dużego samozaparcia i nie ukrywam, że było lekko. Jestem z tego niesamowicie dumna. Chociaż przyznam, że ja osiągnęłam Mistrzostwo Polski w 2014 i w 2016. W 2015 na Wicemistrzostwo Polski. I uważam, że teraz jest jeszcze trudniej. Jest troszkę inny kanon tej sylwetki. Już trzeba być jeszcze bardziej umięśnionym. I nie wiem, jakby mi teraz poszło. Myślę, że też miałabym dużo samozaparcia. Ale uważam, że teraz jest jeszcze trudniej. Aha, nie chcesz spróbować ponownie? Dzisiejszy jednak jest z tych obowiązków dosyć dużo, no bo jednak przy dziecku no to ta aktywność jeszcze się bardziej zmienia, plus do tego dojdzie praca i nie wiem, czy bym chciała aż tak bardzo poświęcać się w tym kierunku, bo na pewno zaniedbałabym tą kwestię życia rodzinnego, a nie chciałabym, żeby po prostu ucierpiało na tym moje dziecko, które jest dla mnie teraz najważniejsze. Całym światem, tak. Rozumiem. A kto w ogóle może startować w takim konkursie? Trzeba mieć określone wymiary, stosunek mięśni do tłuszczu? Generalnie wszystko trzeba wypracować. Jeżeli chodzi o wymiary, no to tutaj najważniejsze są proporcje, czyli no jak jest na przykład osoba, która ma dużo dłuższy tułów, a krótsze nogi, to gdzieś tam później to będzie widać. Co prawda zawsze można gdzieś tam te mankamenty strojem sobie zniwelować, ale no, jak są takie idealne proporcje, znaczy wymiarowe takie, to nie muszą być mega długie nogi, króciutki tułów, nie, po prostu takie, gdzie ta sylwetka nie jest taka zaburzona, to jest troszkę łatwiej. Jeżeli chodzi o ilość stosunek mięśni do tkanki tłuszczowej, no to już jest kwestia wypracowania. To tutaj wiadomo, no zależy ile człowiek się poświęci w tym temacie, ile da radę osiągnąć, no ale wszystko jest do zrobienia, tak jak mówię. Startować może każdy, bo zawody są i dla juniorów, i dla seniorów, i dla weteranów, więc to nie jest tak, że nie wiem, kobieta urodzi się, już nie może startować, absolutnie nie, albo kobieta po 40, absolutnie nie. Tutaj można naprawdę tak startować od młodzieńczych lat do już do weteranów. A jak się czułaś na wybiegu? Czułam się bardzo dobrze. Jest to naprawdę, za każdym razem jak się człowiek już zbliża do finału, to ja sobie mówiłam, już nigdy nie wyjdę na tą scenę, bo chodziłam głodna, zmęczona, zdenerwowana a jak jednak się wyszło w tym pięknym stroju, ta sylwetka, te lampy, ludzie, to jakoś to naprawdę dawało takiej, że człowiek schodził i już chciał startować w następnym roku. No widać, ta satysfakcja jest jednak większa niż stres. Jeszcze ja od początku jak zaczęłam startować, to miałam od razu osiągnięcia, bo miałam Mistrzostwo Śląska, bo to były moje pierwsze zawody, później było Mistrzostwa Polski i też wygrałam i to mi dawało jeszcze takiego kopa dalszego do działania, bo szybko udało mi się osiągnąć sukces, więc było to naprawdę bardzo fajne. Super, świetnie, gratuluję. No i przyczyniło się też, że zaczęły się spełniać moje marzenia w takim stopniu, że zaczęłam być motywacją dla innych ludzi, a jakoś tak zawsze czułam, że chciałabym, wiecie, jak na przykład oczywiście do pani Łodogowskiej mi bardzo dużo brakuje, w każdym razie cieszę się, że w ogóle jestem inspiracją dla ludzi. No tak, dla mnie też. Trudno nie zachwycić się twoimi zdjęciami z serii przed i po ciąży. Jak udało ci się wrócić do starej sylwetki? Bo widzę, że masz dużo takich pytań pod postami, w komentarzach. Tak, bardzo dużo mam takich pytań. Na pewno
na mój powrót przyczyniło się to, co robiłam wcześniej. Byłam cały czas aktywnym człowiekiem wcześniej, więc to na pewno się przyczyniło, bo to nie było tak, że ja startowałam od zera i nagle po ciąży osiągnęłam sukces, absolutnie nie. Ale ja od razu po ciąży też, po porodzie byłam też aktywna. Bardzo dużo dały mi spacery, tyle co ja chodziłam na spacery po porodzie z Borysem, to chyba się nigdy tyle nie naspacerowałam. No bo z takim maluszkiem tak naprawdę no za wiele nie można robić, oprócz tego, że się spaceruje. Ja akurat mam tak szczęście, że urodziłam Borysa w marcu, więc przyszła wiosna i lato i to był naprawdę taki dobry moment, żeby sobie spacerować. Chodziłam sobie na długie spacery, gdzieś tam na kawkę. To było zwykle ponad 10 kilometrów. Moje dziecko też akurat było takie, które lubiało wózek i lubi spacery, więc umożliwia mi te długie spacery. Nie mogę powiedzieć, że tutaj wprowadziłam od razu restrykcyjną dietę. Jak się karmi piersią, to wydatkuje się dużo więcej tej energii, więc też przy dziecku nie ma czasu za bardzo na jedzenie i to wszystko się po prostu ze sobą zazębiło. Spacery, karmienie piersią, no troszkę niedojadanie i to wszystko pozwoliło mi wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Ja też bardzo skupiłam się na tym, żeby ten powrót był zdrowy. Nie rzucałam się od razu na jakieś restrykcyjne diety, na ostre treningi. Byłam cały czas pod opieką fizjoterapeutki uroginekologicznej i tak naprawdę ćwiczyłam tylko to, co ona mi pozwoliła, żeby ten powrót był jak najbardziej bezpieczny dla mojego ciała, dla mojego zdrowia, żeby był po prostu bezpieczny. A jakie sporty można uprawiać w czasie ciąży? W czasie ciąży tak naprawdę można uprawiać wszystko. O. Bo to zależy, co robiliśmy przed. Co sprawiało nam pasję. No wiadomo, jeżeli dźwigaliśmy bardzo duże ciężary, kobieta dźwigała, bo wiadomo, różne są kobiety, i dźwigała duże ciężary, no to w ciąży jednak ten ciężar trzeba dostosować. Też nie mogę powiedzieć, że to jest tak, że nie można absolutnie dźwigać ciężaru. Nie, bo jak ta kobieta dźwigała naprawdę bardzo dużo, to trudno, żeby jej później było zabronić, bo organizm był po prostu do tego przyzwyczajony. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o sporty, to wszystko jest w zasięgu ręki, zależy co robiło się przed, do czego organizm był dostosowany, a zresztą myślę, że każda kobieta nie zrobi nic wbrew sobie. Każda kobieta, myślę, która zajdzie w ciążę, czuje jednak co może robić. A czego nie powinna. Tak, a czego nie powinna. Ja też jak ćwiczyłam w ciąży, to po prostu sama czułam w pewnym momencie, nie, ja jednak w tym... Uważam, że to nie jest dobre dla mnie, nie czuję się w tym treningu dobrze, wolę zrobić coś innego i myślę, że tutaj no po prostu natura nam sama podpowiada, co możemy zrobić. A podpowiesz naszym słuchaczom, słuchaczkom, w czym najlepiej ćwiczyć? Czy ubrania mogą wpłynąć na jakość i wydajność treningu? Coś o takiej modzie w sporcie? Tak, uważam, że tutaj moda jest teraz bardzo szeroka, jeżeli chodzi o prawda o dziedziny sportu, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby ćwiczyć w tym, w czym nam jest wygodnie. I uważam, że ćwiczenia w takich ubraniach, które dają nam komfort, które sprawiają, że ciało oddycha, przyczyniają się do lepszego treningu. Ja oczywiście, jak sobie na przykład ubiorę zbyt dużo warstw, bo stwierdzę, że nie wiem, idę biegać i ubiorę sobie bluzę albo kurtkę i jest mi niewygodnie, to ten trening jest mniej efektywny. Więc tutaj uważam, że ubrania mają bardzo duże znaczenie. Ja lubię ćwiczyć w czymś, co jest ładne. No tak, to też ważne dla samopoczucia. W czymś, czym dobrze się czuję, w czym moja sylwetka dobrze wygląda, jak patrzę w lustro i fajnie wyglądam w tym, to uważam, że jakoś to też daje mi taką motywację do treningu. No racja, w ten sposób nie pomyślałam, ale tak. No nie biorę się tak byle jak i czuję się wtedy tak byle jak, to przyznam, że wtedy jakoś tak mniej mi się chce. Motywacja spada. Tak, a jak ubiorę jakieś fajne ubranie, które nie wiem, jeszcze ma jakiś kolor, to mi dodaje jakiejś takiej energii, jakiś fajny top i tutaj zwrócę uwagę, jeżeli chodzi o trenowanie kobiet, że bardzo ważne i bardzo istotne jest dopasowanie odpowiedniego stanika sportowego. Nie uznaję ćwiczenia w takim normalnym staniku. Uważam, że biustonosz tutaj ma bardzo duże znaczenie, bo jednak no, nam kobietom to wszystko tutaj powinno być dopasowane, powinno się wszystko trzymać, żeby po prostu czuć się komfortowo.
i żeby nasz biust po prostu na tym nie ucierpiał. To chyba najważniejsze właściwie w tym stroju sportowym. Tak, dokładnie. Ja nie trenuję absolutnie, jestem tak nauczona już od dawien dawna, że po prostu jeżeli jest trening, to musi być stanik sportowy dostosowany, dobrze dopasowany. Tego na rynku teraz też jest bardzo dużo z regulowanymi ramionczkami i naprawdę można sobie dopasować to do swojego treningu, do siebie i uważam, że jest to bardzo istotne. A powiedz mi, co z tym jedzeniem, czyli jedną z naszych ulubionych czynności? Zapytam nieco filozoficznie. Wierzysz w diety? Stosujesz jakieś diety? Wierzę w diety, bo dieta to jest po prostu sposób odżywiania. Jeśli spojrzeć w ten sposób właśnie. Obojętnie jaki, ale jest to po prostu sposób odżywiania. Ja wychodzę z założenia, że najlepsza jest dieta zbilansowana, bez wykluczania jakichś produktów, jeżeli nie mamy na niego uczulenia, jeżeli on nie wpływa niekorzystnie na nasz organizm, jeżeli nie jest to stwierdzone jakimiś badaniami. Uważam, że taka dieta jest najbardziej korzystna i tą dietę potrafimy utrzymać najdłużej. Bo jeżeli wykluczymy jakiś produkt z naszej diety, to najczęściej mamy najbardziej na niego ochotę. No tak. Wykluczymy całkowicie, ja nie mówię, że słodycze są zdrowe, absolutnie nie. Uważam, że słodycze można w bardzo łatwy sposób zastąpić zdrowymi zamiennikami, domowymi słodyczami, ale uważam też, że jeżeli coś zjemy niezdrowego od czasu do czasu, to też nam się nic nie stanie. I dla mnie taka dieta zbilansowana, gdzie mamy odpowiednią podaż węglowodanów, tłuszczy i białka, jest tak jak powiedziałam, najlepsza i najbardziej efektywna i najbardziej taka, w której wytrwamy. No tak, bo teraz dużą popularnością cieszą się diety bez węglowodanów, keto diety albo czysto białkowe diety, ale zawsze jest chyba poczucie jakiegoś braku. Tak, że zawsze organizm będzie się domagał czegoś z tych makroskładników, więc moim zdaniem lepiej jest po prostu trzymać tą dietę zbilansowaną, ale też słuchać swojego organizmu. Jak na przykład czujemy się, nie wiem, zakładamy, że stosujemy teraz śniadania białkowo-tłuszczowe i sprawdzamy sobie przez tydzień, czujemy się świetnie, no to dlaczego tego nie trzymać? Bo odpowiednią podaż węglowodanów damy sobie w kolejnej części dnia. Ale jeżeli stosujemy to przez tydzień i uważamy, że nie, to w ogóle nie jest dla mnie, ja czuję się świetnie po owsiance, to dlaczego nie jeść tej owsianki? Uważam, że naprawdę musimy słuchać też swojego organizmu. Ja uważam, że jeżeli nie przekraczamy kaloryczności, jeżeli wydatek energetyczny jest większy od spożywanych kalorii, to myślę, że zawsze będzie to dla nas korzystniejsze niż na odwrót. Tak? A liczysz kalorie? Ja aktualnie nie liczę kalorii. Kalorii tak naprawdę liczyłam tylko, kiedy startowałam w zawodach. Bardzo zawody wpływają na psychikę, na takie liczenie kalorii i przyznam, że jak zeszłam w ciąży, to ciężko mi się było tak przestawić, ale organizm sam mi podpowiedział, odrzuciłam praktycznie większość rzeczy, które jadłam wcześniej, bo po prostu organizm mi na to nie pozwalał. Muszę przyznać, że w ciąży chyba jadłam mniej kalorii niż jadłam wcześniej, ale to po prostu dlatego, że organizm mi na to nie pozwalał. Bo miałam bardzo słaby apetyt w ciąży, ciężko mi w ogóle było cokolwiek jeść i na to nie ma reguły, więc ja uważam, że na początku stosowania jakichkolwiek diet, myślę, że liczenie kalorii jest rozsądne, żeby po prostu nauczyć się pewnego modelu jedzenia, bo często zjadamy zbyt dużo kalorii i tutaj jest taki problem. I myślę, że jak w jakiś czas wytrwamy w takim liczeniu kalorii, nie takim stricte co do kalorii, ale w takim mniej więcej, to później po prostu łatwo nam będzie trzymać taki, że nauczymy się po prostu pewnego modelu żywienia, co nam przynosi korzyści, co ułatwi po prostu przyzwyczajenie pewne. Dokładnie, chciałam powiedzieć, ułatwi nam przyzwyczajenia do pewnego modelu żywienia. Właśnie, jak powiedział Bill Phillips, jedzenie jest najczęściej nadużywanym środkiem uspokajającym, natomiast ćwiczenia fizyczne najbardziej efektywnym, jednak najmniej docenianym antydepresantem. Co myślisz o tym twierdzeniu? No, ja się zgadzam z tym twierdzeniem, myślę, że tak jest. No właśnie, chętniej stosujemy diety niż chcemy się zabrać za te ćwiczenia, za taką aktywność fizyczną. To wymaga od nas chyba więcej energii i przełamania psychicznego. Dokładnie tak. I ja tego do końca nie rozumiem. Bo ja zdecydowanie... Ja to rozumiem. Ja zdecydowanie wolę chyba więcej zjeść
i wykonać jakąś aktywność fizyczną niż na odwrót. Ale to może zależeć od tego, że ja jestem po prostu takim typem człowieka. Dla mnie sport zawsze był taką... No właśnie, jak mówisz, że od 11 lat, to może już masz to przyzwyczajenie. Od 11 roku życia. To wiem. Tak, właśnie, od 11 roku życia to różnica. Więc dla mnie sport był zawsze taką też ucieczką od problemów. Zawsze jakoś tak po wykonaniu jakiejś aktywności fizycznej, w zasadzie tak do tej pory jest, ja się czuję lepiej, ja się czuję, mam endorfiny, po tym treningu czuję się taka zmotywowana, jakoś te problemy stają się mniejszymi problemami, mam lepsze takie nastawienie do pokonania tych problemów. Jedzenie natomiast uważam, że daje nam rzeczywiście taką satysfakcję i takie ukojenie, ale tylko i wyłącznie na chwilę, w momencie spożywania tego posiłku. No niestety, taki szybki strzał. Taki szybki strzał, kończymy posiłek, automatycznie mamy wyrzuty sumienia, problemy stają się jeszcze większymi problemami, bo doszły problemy związane z tym, że się zeżarło na przykład 2 tabliczki czekolady i uważam, że te problemy stają się jeszcze większe, bo są jeszcze spowodowane naszymi wyrzutami sumienia. Uważam, że sport jednak tutaj jest takim lepszym antydepresantem na dłuższą chwilę, na dłuższy czas i uważam, że stosując taki antydepresant, my się też od tego antydepresantu uzależnimy. On przyczyni się, że jednak będziemy chcieli częściej po niego sięgać, ale na początku musimy wyjść jednak poza tą strefę komfortu i po prostu próbować. Jeden raz, trzeci i rzeczywiście jak poczujemy się lepiej, dla mnie przede wszystkim najpierw trzeba spróbować. Jak spróbujemy i poczujemy się lepiej, to myślę, że to będzie się przyczyniało do dalszych treningów, do dalszego sięgania po to. Jednak, no tylko tak jak mówię, jedzenie jest no, łatwiej dostępne. Jednak no, tutaj musimy się na przykład przebrać, przygotować troszkę bardziej, a jedzenie jest zwykle. Tak, po prostu. Jestem ciekawa, czy osoba z Twoją figurą ma jakieś kompleksy? Jest coś, czego w sobie nie lubisz, nie akceptujesz? Tak, zawsze. Zawsze coś jest. Moim takim chyba największym kompleksem to zawsze były nogi. Chociaż przyznam, że jak zaczęłam bardzo dużo spacerować, a jednak stosować mniej treningu siłowego, moje nogi stały się jakieś takie bardziej smuklejsze. Jednak ja zauważam, że ja nie potrzebuję dużo treningu siłowego, bo jednak od treningu siłowego te nogi stają się troszkę bardziej rozbudowane. Wiadomo, nie mówię tutaj o jakimś dużym rozbudowaniu, ale jako ja kobieta, to ja mam bzika na punkcie takich smukłych nóg. Ja w ogóle uwielbiam patrzeć na długie nogi, bo sama ich nie mam. że zawsze mi się wydaje, że jakbym miała długie nogi, to już bym była w ogóle idealna. Doskonała. Doskonała. Nie wiem, czy by tak było, no ale na dzień dzisiejszy to powiem. Pewnie nie, pewnie byś znalazła coś innego. Ale uważam, że gdzieś tam te spacery przyczyniły się, że moje nogi stały się bardziej smuklejsze. I to zamieniło się na taki, no, na taki plus i mniejszy kompleks. No i teraz mam taki kompleks z włosami, bo po prostu po ciąży ich nie ogarnia. Mam ich bardzo dużo ostatnio, jakieś się napuszyły. O, to mówią, że wypadają włosy po ciąży, a ty mówisz, że masz ich tak dużo. Wypadają, jednak teraz zrobiło się ich po prostu na tyle, że zaczęły się falować i to jest mój taki kompleks, bo po prostu ich nie ogarniam. Widziałam, że zmieniłaś ostatnio fryzurę na swoim Instagramie. Nie zmieniłam fryzurę, ale teraz mam jeszcze większą szopę, więc... Aha, okej. Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale w każdym razie da się związać w kucyka, a jakaś tam zmiana zawsze tam się przydaje, a włosy moje szybko rosną, więc... No tak, dla samego samopoczucia na wiosnę zbliżającą się. Także jeżeli chodzi o takie kompleksy, no to no długie, no brak długich nóg to taki największy kompleks, ale tak poza tym, no to myślę, że nie... Zauważyłam też, że jak nie przygotowuję się do zawodów fitness, to mam mniej tych kompleksów. Może po prostu nie zwraca się tak uwagi wtedy i nie porównuje się do innych. Nie wiem, czy porównujesz się do innych, ale to chyba chcąc, nie chcąc. Nacisk psychiczny, taki na poczucie idealnym i jakoś tak moja głowa odpoczywa i wtedy to przychodzi troszeczkę mi łatwiej. Bo jednak nie trenuję teraz aż tak dużo jak wcześniej. Wydaje mi się, że mój organizm troszkę był wcześniej przemęczony, co przekładało się też na takie złe samopoczucie. Ciągle wydawało mi się, że jeszcze do tych zawodów tyle mi brakuje, że jeszcze tyle muszę osiągnąć. Jednak nie mam teraz takiego nacisku, to mam taki mniejszy rys psychiczny, stąd też te kompleksy są po prostu mniejsze.
To ostatnie już pytanie. Miewasz czasem napady lenistwa, dni, w których zamieniasz treningi na pizzę i dobry serial? Oczywiście, że miewam takie dni. To pocieszające. Takie napady lenistwa, chociaż poznam, że nie ma ich aż tak dużo. Właśnie jestem tak troszkę typem człowieka, że nawet jak chcę odpocząć, to gdzieś tam w głowie mam, że w sumie mogłabym zrobić już w tym czasie tyle rzeczy. Ale zwykle weekend jest taki, że nastawiam się na odpoczywanie. W niedzielę nastawiam się na odpoczywanie, na spędzanie czasu z rodziną, na jakieś właśnie wyjście na wyjście, może teraz dużo powiedziane w czasach pandemii, ale no właśnie. Na jakiś serial, więc tak spokojnie miewam takie dni i uważam, że takie dni są nam potrzebne i absolutnie nie możemy się za takie dni katować, tylko musimy po prostu do tego podejść racjonalnie, że nam się należy, że jednak to też nam jest potrzebne. Dobry serial, odpoczynek. Regeneracja umysłowa, fizyczna. Dobre jedzonko, nawet jeżeli czasem jest to po prostu takie, że tak powiem, fast food, to czasem też nam się należy. Jeżeli rzeczywiście utrzymujemy aktywność fizyczną, dobre jedzenie, to taki dzień jak najbardziej nam nie zaburzy tego całego rytmu i myślę, że tutaj też powinniśmy zwrócić na to uwagę, no bo ludzie też często za takie coś się katują, a to też nam jest potrzebne, bo jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Świetnie, dziękuję Ci Sylwia za tę inspirującą rozmowę. Myślę, że nie tylko mnie zaraziła taką pozytywną energią i chęcią do zmian. Pozdrawiam Cię ciepło i do usłyszenia. Również dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że tak jest. Właśnie do usłyszenia i pozdrawiam. Słuchałeś Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl.